velo rowerzyści i kolarzy, to co dzisiaj wam pokażę, to gravel typu full, czyli można powiedzieć, że rower z pełną amortyzacją, bo i z przodu i z tyłu, czyli Giant Revolt X Pro 2. E, rower jest z poprzedniej kolekcji, z poprzedniego roku, więc specyfikacja porównując do nowego modelu troszeczkę się różni. Główna zmiana jest w napędzie. Bo tu jest napęd jeszcze starszy, SRAM Rival 1x11 mechaniczny, a w nowej wersji dostajemy tutaj już 1x12 Apex, Explore i yy, AXS. Mówię, 1 na 12 czyli w tym, można powiedzieć, samym budżecie, w tej samej cenie katalogowej, dostajemy o wiele więcej. I tutaj cena katalogowa tego roweru wynosi yy, nieco ponad 20 tysięcy. I jeszcze widziałem, że można gdzieś go tam wyhaczyć, wyhaczyć w promocjach za około 15. I te 15, załóżmy, że na to, co tutaj prezentuję, jest już w miarę OK. Więc przejdźmy teraz do specyfikacji. A jeżeli chodzi o samą amortyzację roweru, to będzie materiał na osobny odcinek, bo dzisiaj pierwsza przejażdżka i chciałem mniej więcej Wam go tutaj zaprezentować. Czyli tak, mamy rower na ramię karbonowe z karbonowymi kołami, na napędzie jeszcze mechanicznym. Sram Rival, mi dobrze znany, poczciwy Rival ma swoje plusy, ma swoje minusy. Minusy to to, że ma dosyć słabe łapy, czyli chodzi o jakość gum i jeżeli chodzi o ergonomię, plusem jest to, że napęd sam w sobie działa bardzo dobrze, jeżeli jest dobrze wyregulowany. Bo to też trzeba umieć w porównaniu do Shimano mechanicznego. Dla mnie, SRAM jest tutaj o półkę lepiej, i to jest moje zdanie. Oczywiście każdy może mieć inne. Jest mniejsza grupa osób, które lubi i szanuje SRAM, a są, większość osób będzie wolało napęd od Shimano. Kierownica taka szeroka chyba 44 cm przy rozmiarze L, czyli w końcu można powiedzieć rozmiar odpowiedni dla mnie. Ja mam 190 cm, przekrót 92. Tutaj rower efektywna długość roweru to jest 58,5. Bałem się, że ten rower będzie trochę za długi, ale na szczęście jest dany krótszy mostek, więc to się jakby tam kompensuje i przy tej kierownicy, która jest dosyć wygięta. No ma taki offset do tyłu, i tutaj tak się zawija. Ma to swoje plusy, że jak to tutaj złapiemy, no to mamy troszeczkę jesteśmy bardziej wyprostowani, ale minusem jest to, że przez to czasami na przykład ja przy swoich długich girach mogę czasami zahaczyć, na przykład przyjeździe na stojąco. To tak, napęd mówię, tutaj jest SRAM Rival, ale w nowym już jest. Apex Explorer 1x12 AXS. Przejdźmy razu do kół. Na sam koniec zostawimy sobie trochę o amortyzacji, ale tak jak wspomniałem, o amortyzacji będzie osobny odcinek, bo trochę będę chciał na nim pojeździć i zobaczyć, jak to się sprawuje. Bo przyznam, że ja nie jestem fanem amortyzacji i bardzo byłem ciekaw, jak będzie mi się jeździło. I na chwilę obecną tam przyjechałem się kawałek i pojawia się banan na twarzy. Byłem bardzo zaskoczony, bo myślałem, będzie od razu EFU i w ogóle nie da się na tym jeździć, ale. Ale jest fajnie, ale to jeszcze mówię na inny odcinek. Jeszcze warto by było wspomnieć coś o ramie, która jest bardzo fajnie profilowana, szczególnie tutaj ta główka. Bardzo mi osobiście podoba się akurat ten profil tej rury. Widać, że rama sama w sobie jest dosyć masywna, z troszeczkę grubszych rurek. Nie jest ona jakaś super wycieniowana. Nie wiem ile waży, ale na pewno nie, do najlżejszych nie należy. Ten rower nie ma być super ultra lekki, on ma być bardzo, bardzo uniwersalny. I dzięki temu e, mamy tutaj też więcej mocowań, właśnie na koszyki bidony. Fajnie, że na przykład tutaj możemy sobie e, sami zadecydować, czy chcemy e, bidony dać w dolnej części, czy bardziej w górnej. Mamy dosyć sporo miejsca, żeby zamontować jakąś torebkę taką bikepackingową. No i tutaj na dole też jest mocowanie na koszyki od bidonów, więc mocowań jest sporo. Są mocowania na błotniki. To akurat mi się wydaje, że tak średnio wygląda, ale dobre miejsce, żeby dać jakąś na przykład fajną naklejkę. No i ewentualnie jakieś mocowanie pod błotniczki. Coś tutaj też takiego się prawdopodobnie znajdzie. A no i to, co bym nie zapomniał, no to mamy tutaj też opcję flip chipa, czyli zmienna geometria. Możemy zdecydować sobie, czy koło ma być bardziej przybliżone, czy oddalone. To też będzie miało wpływ na charakterystykę jazdy. I z tymi flip-chipami to z reguły bywa tak, że to się ustawia raz i raczej się za bardzo później z tego nie korzysta. Ale sami możecie pisać w komentarzach, czy macie flip-chipa i czy faktycznie to jest jakaś super dobra opcja. O. Linki pancerzy tutaj akurat nie są pochowane. Coś się domyślam, że pewnie w jakiejś tam niedalekiej przyszłości. W rewoltach przyjdzie rewolucja i pewnie trosze, troszeczkę rama się zmieni, bo widać, że jest jeszcze jakby troszeczkę takiego starszego typu. Teraz swoją premierę miały niedawno TCR -y i propele, -y, więc pewnie czas powoli na rewolta. Co nie zmienia faktu, że i tak pancerz od hamulca będzie musiał iść po zewnątrz, no bo raczej tutaj w amortyzatorze nie ma raczej takiego rozwiązania, żeby móc go schować. Więc tak czy siak. Przy, takiej ramię, przy takim rozwiązaniu jakiś pancerz będzie musiał wystawać. Nie patrzcie na to uszkodzenie, bo to jest akurat też rower po byłym ambasadorze Gianta, gdzie akurat porównanie do propela jest w nieco lepszym stanie, a ja nawet mógł powiedzieć, że nawet w dobrym przeciwieństwie do roweru szosowego. Tak i tutaj na przykład opony jakby powiedzieć, szału nie robią. Nie są to tanie opony, bo oczywiście kosztują ponad dwie stópki, no bo to gravelowe e, to muszą trochę więcej kosztować. E, chociaż no nie do końca gravelowe, bo jest napisane na nich cross Cut Grip 1. E, powinno być gravel cut na przykład e, 1, gdyby były jeszcze droższe. E, opony w rozmiarze 745, 45 czyli nieco szerszy balon. Jeżeli chodzi właśnie o balon, to oczywiście zmieszczą się tutaj troszeczkę szersze opony bo spokojnie 50 mm wejdzie, a myślę, że i 55 może i też by dało radę. One są w systemie tuble teller, ale są ciężkie, ważą 600 gramów, więc jak na opony gravelowe dosyć sporo, ale mają bardzo dużo bieżnika i powiem szczerze, że ten bieżnik no, idealnie nadaje się na piaseczki, bo tutaj przed chwilą miałem takie e, sekcje piaszczyste i powiem szczerze, że no, idzie się w nich jak masełko, więc opony do najszybszych nie należą, ale za to no, są bardzo, bardzo uniwersalne. Obręcze w systemie Hukles. To jest model CXR, tak? CXR X1. E, patrzyłem, że one ważą poniżej 1400 gramów, czyli waga już nawet można powiedzieć, że zacna. Jeżeli chodzi o piastę, to tutaj jest systemem staracze 50 i nie wiem, czy to nie są piasty od DT albo DT podobne. Na pewno jest bębenek DT 350 więc spoko. Fajnie tak przyjemnie to cyka nie może jakoś super głośno, ale czuć, że faktycznie ten star ratchet jest na tym wyższym poziomie Obręczę w systemie Hookless i tutaj akurat przy gravelu mi to osobiście nie przeszkadza, bo wiadomo, większego ciśnienia się nie ładuje raczej do takich opon. I tutaj akurat jeżeli chodzi o obręcze Gianta i opony Gianta no to zawsze to ze sobą jest w pełni kompatybilne i raczej jakiegoś tam ryzyka nie ma, że na przykład może spaść opona z obręcze, bo wiadomo Hukles to jest system bezhaczykowy i takie ryzyko może być. Więc obręcze jak na ten budżet, więc koła jak na ten budżet zdziwiłem się, że są spoko, bo myślałem, że to będą jakieś tańsze koła rzędu około 4000, czyli takie podstawowe Giantowskie. A tu mamy cenę katalogową tych kół 6000, czyli w rowerze za 20 tysięcy mamy koła za 1 trzecią wartości. Wydaje mi się, że to jest jakby w miarę uczciwie. Co do wagi, ważyłem go już z pedałami i z licznikiem, no to wyszło mi 10 500 niecałe, czyli po odjęciu pedałów można zaokrąglić do 10 kg, więc wydaje mi się, że to jest spoko waga, jak na, patrząc na to, że ma amortyzator. Z przodu, jak i z tyłu. No bo tutaj niby jest sztyca regulowana, ale ta sztyca działa na takiej zasadzie, że w momencie kiedy jedziemy, to ona też się ugina. To nie jest tylko tak, że włączymy tak zwanego mykmyka i to nam się opuści. Tutaj trochę szkoda, że przycisk do mykmyka jest zamontowany osobno, że nie przykład nie zostało to wykorzystane za pomocą na przykład tej dźwigienki, która tutaj jest. Fajnie, że można to wykorzystywać z dolnego i górnego chwytu, bo ja właśnie na początku nie mogłem tego za bardzo rozkminić, ale tak, jeżeli chcemy sobie użyć mykmyka, no to no, możemy zrobić to w ten sposób od, z góry, a możemy to też zrobić w ten sposób, że z dolnej części naciskamy i to też ten mykmyk -myk zaczyna działać. Dobra, no i jak już przechodzimy do amortyzacji, no to e, z przodu e, widelec Rockshock Rudy Explore o skoku 4 cm z komorą powietrzną i tutaj oczywiście możemy sobie dopasować ciśnienie pod własną wagę. Tutaj gdzieś była informacja ile ciśnienia się ładuje, a tutaj jest ta informacja. Ile ciśnienia się mniej więcej ładuje? Przy moich niecałych 80 kg no to tam muszę naładować 180 i to jest tak, że wstępnie ten sak się delikatnie ugina i pracuje do finalnie na jakichś takich 2 cm, czyli to, że mamy 4 cm skoku, to nie znaczy, że na 4 cm pracuje, tylko pracuje na o wiele mniej, bo mówię, po momencie, kiedy siadamy, no to on już się delikatnie ugnie. No i e, też raczej nie dobijamy do końca, chociaż może się uda, zobaczymy. Na razie widać, że górna część jeszcze nie jest e, jakby tam odsłonięta od kurzu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, pracuje to. Fajnie, tak na nierównościach to fajnie, fajnie wybiera, oczywiście takich delikatnych. Pierwsze takie uczucie, jeżdżąc cały czas teraz na sztywnym widelcu, to jak wsiadłem, to myślałem, że po prostu mam kapcia. Tak, mimo że on opony nam napompowane do powyżej dwóch atmosfer, nie, nawet z przodu 2, z tyłu 2,5, to takie uczucie jakby się jechało czasami na kapciu. Jeżeli chodzi o tylną sztycę regulowaną, no tutaj niestety nigdzie na razie nie znalazłem informacji co to jest za sztyca bo nie jest napisane, że to jest RockShox, nie wiem czy to jest jakiś patent giantowski, działa to, działa podczas nierówności, to tutaj też muszę rozkminić temat czy idzie to troszeczkę wyregulować, żeby na przykład ona była nieco sztywniejsza, bo mimo, że mam dosyć agresywną pozycję na tym rowerze, to też nie sądziłem, że to tak będzie, bo myślałem, że przez amortyzator ta pozycja będzie bardziej komfortowa, wygodna. To jednak moja sylwetka układa się dosyć e, sportowo na tym rowerze. Tu można zauważyć, że bardzo ta e, sztyca jest wyciągnięta do tyłu. To też ma na pewno jakieś swoje. E, Plusy i minusy. Więc bardzo jestem zadowolony, że mogę taki rower przetestować, bo nie sądziłem, że będę miał taką okazję. Jestem mega ciekaw, jak on będzie mi się sprawdzał w takim przy, troszeczkę dłuższym użytkowaniu. Nie wiem jak długo, czy to będą 2-3 tygodnie, czy może miesiąc. Na razie mówię, jest banan na twarzy. Mam nieco jakieś delikatne, szybsze plany co do tego roweru i kto ogląda mojego Instagrama i Strawę ten w momencie publikacji już powinien wiedzieć, gdzie ten rower się znalazł odnośnie amortyzacji, tak jak wspomniałem na początku, będzie osobny film, więc jeżeli macie pytania do tego y, patentu, to oczywiście piszcie w komentarzu pewnie postaram się wstępnie już odpowiedzieć, ewentualnie pozostawię te pytanie na osobny materiał. Na razie jest takie odczucie, jakbym jeździł na takim delikatnym MTB. Nie ma takiej full amortyzacji. Ja wiem, będziecie mówili powoli, że koło się jakby zapętla, że kiedyś były rowery MTB ze sztywnym widelcem, później dostały amortyzator, później w, weszły gravele, były na sztywnym widelcu, teraz znowu dostałem amortyzator. I ja sam jakby nie jestem do końca zwolennikiem takiego rozwiązania, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, przecież no, nikt nie, nie, zmusza, nie zmusza kupować takiego roweru. Na razie mam takie odczucie, że jakbym chciał na przykład jechać w Wisłę 1200, to zamontowałbym pewnie tutaj opony Racingi 29x20 i to by było chyba idealne rozwiązanie na tak długi dystans po wymagających terenach. Ale to takie wstępne moje przemyślenia. Zobaczymy, jak będzie po dłuższym okresie użytkowania. Pogoda teraz jeszcze w miarę jakaś jest, więc trzeba z niej korzystać w pełni i co. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.